Cześć, zapraszam Was do drugiej części omawiającej projekt Phantom. Przyjrzyjmy się, co w tym projekcie zmieniło się od ostatniego czasu oraz jak wyglądają prace oraz postęp tych prac w kontekście tego, do czego tak naprawdę ten projekt ma służyć. Projekt Phantom, jeszcze w pierwszym odcinku, pamiętam jak nagrywałem film o tym projekcie, projekt Phantom miał to być platforma do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji oparta o strukturę danych DAG, a nie o typowy blockchain, czyli tutaj DAG, duża, większa szybkość i dużo większy problem z bezpieczeństwem również. Natomiast na tą chwilę Phantom opisuje na swojej stronie projekt jako zbiór narzędzi do właśnie tworzenia i budowania rozproszonych rejestrów. Tutaj dużą uwagę twórcy skupiają na swoim całym protokole ustalania konsensusu, który nazwali Lachesis. Także w dużym stopniu tutaj ten projekt trochę zaczyna iść w inną stronę, co oczywiście również jest normalne, jeśli chodzi o proces wytwarzania oprogramowania. Natomiast sam koncept, pomysł wykorzystania tego jako platformy smart kontraktów wcale, jak się okazuje, nie umarł. Nadal jest to w opisie, w white paperze tego projektu. Nadal pojawiają się na Medium, na platformie Medium tego projektu wpisy dotyczące tego, jak to kod źródłowy wirtualnej maszyny Ethereum jest dostosowany właśnie do konsensusu, do protokołu Lachesis, który jest tworzony w ramach projektu Phantom, aby po prostu umożliwić tworzenie tych wcześniej zdefiniowanych smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Na chwilę obecną projekt Phantom ma się składać przede wszystkim z trzech głównych warstw. W pierwszej warstwie, nazwanej tutaj Opera Core Layer, tak naprawdę tutaj mają występować te nody odpowiedzialne za utrzymanie całej DAG-owej struktury, który każdy nod, co wynika bezpośrednio z definicji DAG-u, nie będzie przechowywał całej historii transakcji. Dodatkowo tutaj mają występować dodatkowe nody, które taką historię transakcji mają również, co ciekawe, przechowywać. Kolejna warstwa całego tutaj spektrum Opery to jest WellLayer i tutaj ma się rozgrywać rozdawanie nagród wynikających właśnie z algorytmu uzyskiwania konsensusu Delegated Proof of Stake, który ma występować właśnie pomiędzy tymi nodami tworzącymi strukturę DAG-a. Następnie najwyższa warstwa, czyli jest to już typowa warstwa aplikacyjna, czyli ta warstwa, do której będą mieć dostęp użytkownicy bezpośrednio korzystający z aplikacji implementowanych właśnie na tym projekcie. Także to tyle, jeśli chodzi o to, jak na ten moment ten projekt ma funkcjonować. Jeśli chodzi tutaj o kod progres portalu CoinPaprika, to tutaj nieprawidłowe, to znaczy nie jest podpięte żadne repozytorium, podlinkowana jest tylko cała organizacja, także w żaden sposób tutaj nie jesteśmy w stanie śledzić tego, co dzieje się w projekcie. Natomiast patrząc już to bezpośrednio na GitHuba, tutaj widzimy przede wszystkim na samej górze dwa dosyć nowe repozytoria, których wcześniej nie było i jest to właśnie, są to portfele. W pierwszym odcinku, w którym przedstawiałem ten projekt był na tyle młody, że tak naprawdę mieliśmy tam tylko white paper, mieliśmy prostą stronę internetową i zarys funkcjonalności. No, w tym momencie minęło już parę miesięcy od pierwszego odcinka i widzimy, że tutaj postęp prac, że tak powiem, występuje. Mamy repozytorium właśnie tworzące portfel
do którego dostęp mamy poprzez przeglądarkę internetową. To jest to pierwsze repozytorium. I mamy repozytorium, które pozwala śledzić postęp prac w zakresie tworzenia portfela mobilnego. Portfel mobilny, co również ciekawe, został wydany zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z zapisem na stronie, na blogu Medium tego projektu, czyli został on wydany 7 stycznia 2020 roku i rzeczywiście, patrząc chociażby na witrynę App Store, taki projekt, taki portfel na App Store został właśnie w tym terminie wydany. Natomiast uwagę moją zwraca to, że cykl wydawniczy tego portfela jest dosyć mały. Pierwszy release mieliśmy dokładnie prawie że rok wcześniej, kolejny rok później, czyli tego 7 stycznia, z dodaniem tych funkcjonalności związanych głównie z delegowaniem właśnie posiadanych tokenów do stakeowania, z dostępem do zasobów tego portfela oraz z możliwością przesyłania tokenów FTM po właśnie głównej sieci projektu Phantom, która również została uruchomiona i która to właśnie nazywa się Opera. A tak jak wcześniej wyjaśniłem, tutaj Opera właśnie składa się z takich warstw oraz mają one działać tak, jak to mniej więcej powiedziałem wcześniej. Dodatkowo pojawiła się przeglądarka bloków umożliwiających właśnie śledzenie transakcji, wyświetlenie aktywnych walidatorów, wyświetlająca bloki, transakcje, listująca również walidatory. Odnośnie samego GitHuba, bo tutaj również trochę się dzieje w tym projekcie, tak jak wcześniej wspomniałem, te dwa nowe repozytoria. Oczywiście tutaj mamy, jeśli chodzi o Phantom Mobile App, to tu mamy dwie platformy obsługiwane. Jest to oczywiście Android i są to urządzenia z systemem iOS. Ponieważ tutaj te aplikacje zostały wytworzone w oparciu o framework React napisany w języku JavaScript. Także są to tylko portfele, także myślę, że tutaj większego znaczenia tak naprawdę nie ma, w czym to zostało zrobione. Ważne natomiast, żeby to było bezpiecznie tutaj zrealizowane. Niestety nie ma tutaj żadnego bug bounty ani programu do zgłaszania ewentualnych znalezionych podatności. Głównym repozytorium, które należy śledzić, jest to oczywiście Lachesis, czyli ten algorytm uzyskiwania konsensusu pomiędzy różnymi protokołami. Tak naprawdę ma to być tak zwany blockchain agnostic, czyli niezależny od danego blockchainu protokół umożliwiający właśnie szybkie uzyskiwanie konsensusu w zdecentralizowanych sieciach tworzących właśnie taką DAG-ową strukturę. I tutaj w prosty sposób oczywiście śledzimy to poprzez zakładkę issue, labelujemy sobie, filtrujemy na przykład bugi i widzimy już, z czym tak naprawdę w danym projekcie tutaj zespół ma największe problemy. Oczywiście to jak najbardziej warto śledzić i weryfikować. Z istotnych kwestii mamy tutaj oczywiście prowadzoną zakładkę projects, gdzie jest właśnie rozdział prac związanych z zaimplementowaniem tego protokołu Lachesis. I tutaj widzimy, że na ten moment mamy 11 jeszcze zadań, 11 tasków do wykonania, aby to uzyskało status release. Dwie natomiast są już w trakcie tworzenia, w trakcie implementowania przez zespół i sukcesywnie te zadania z tutaj widocznej lewej części powinny zostawać przenoszone do prawej strony ekranu, czyli tutaj do tej tablicy oznaczonej jako done, wykonany. I tak naprawdę, jeśli chodzi o postęp w projekcie Phantom, to myślę, że na tę chwilę to już wszystko. Jeśli chodzi o moje zdanie, to można śmiało przyznać, że
tutaj zespół pracuje nad projektem, ponieważ sam widzę dosyć sporą różnicę na przestrzeni tych 2 miesięcy, jeśli chodzi o właśnie wyniki prac zespołu. Przypomnę, że wcześniej mieliśmy tak naprawdę tylko taką listę życzeń, mieliśmy white paper, mieliśmy stronę internetową, teraz mamy już uruchomiony Mynet, mamy portfel przeglądarkowy stacjonarny, mamy portfel mobilny, mamy przeglądarkę bloków, mamy możliwość delegowania posiadanych tokenów do stakeowania. Natomiast cały czas brakuje tego najważniejszego moim zdaniem, czyli możliwości uruchomienia, wykorzystania tego protokołu, całego algorytmu uzyskiwania konsensusu Lachesis do czegoś więcej. Na tę chwilę, według mojej opinii, jest to zwykły i tak naprawdę kolejny projekt do stakeowania, który nie ma jeszcze żadnej konkretnej użyteczności. Też to ostatnio zauważyłem, że większość projektów najpierw próbuje wybić się właśnie na tym stakingu, oferując duże w ich mniemaniu i korzystne nagrody. Natomiast jeśli chodzi o samą funkcjonalność całego protokołu, umożliwienie wytworzenia czegoś w oparciu o ten projekt, to już jest gorzej. No zobaczymy, jak będzie w przypadku tego projektu. Jeśli prace będą szły nadal w tym tempie, to myślę, że za parę miesięcy również możemy się spodziewać jakiegoś przykładowego produktu, projektu właśnie wytworzonego na bazie platformy Phantom. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten update z pola walki projektu Phantom. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach oraz do pisania tam własnych przemyśleń odnośnie tego projektu. Daj znać, drogi widzu, drogi słuchaczu, co tak naprawdę myślisz o tym projekcie, jakie są Twoje odczucia oraz czy jesteś nim zainteresowany. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.